Jesteście z nami na Golgocie już od wczoraj. Byliście na Drodze Krzyżowej i mieliście okazję obejrzeć kończącą Drogę Krzyżową monodramę, która przedstawiała taką rozpaczliwą modlitwę człowieka w ciemności. Czy w jakiś sposób możecie utożsamić się z taką formą modlitwy z otchłani? Czy taka modlitwa była też jakby waszą formą modlitwy w ciągu waszego życia? Znaczy koniec, czy w czasie, trakcie tej drogi? Koniec. Pod koniec. Znaczy powiem szczerze, że dotknęło mnie te przedstawienie w ogóle, bo były sceny takie życiowe, swobodne takie, które brały tam, która była tam, miała miejsce po prostu, nie? Jakby to powiedzieć, no dotknęło mnie to dlatego, że to wszystko takie było żywe, realne, nie? I no co prawda takie były ostre takie momenty, gdzie te słowa takie padały do tego krzyża, do Pana Boga, nie? I do Jego obecności, nie? No do otchłani, jakby to powiedzieć, nie wiem, no po prostu i była tam i dla mnie to było, to otchłań to nie wiem, dla mnie to jest bardziej coś takiego jak ta ciemność, prawda? Nie wiem, ja to bardziej tak to odebrałem. Moment taki, gdzie po prostu nie chce się, aby Jezus był obecny w życiu, nie? Albo jeżeli się szuka jakichś tak momentów w swoim życiu, Pana Boga, myślę, że właśnie to było w taki sposób, to było ujęty i przedstawiony, że jakby się miał żal do Pana Boga, że dlaczego Go nie ma wtedy, kiedy On powinien być, prawda? No i nie wiem, i ta ufność, czy ta wiara i sens tego wszystkiego w tym przedstawieniu brało takie miejsce, że zaczęło się denerwować, zaczęło się tracić cierpliwość, no bo kiedy wołamy, chcemy, żeby On od razu przyszedł, a to nie jest tak w życiu po prostu, nie? Ja to biorę tak do siebie, że trzeba być też i cierpliwym i wierzyć w to, co się modli, prawda? Czy doświadczyłeś takiej niecierpliwości w swoim życiu? No tak, wielokrotnie czuję, nawet dziś, że wielokrotnie, gdy modlę się o coś, o moje jakieś tam osobne takie uczucia, jakieś takie może związane z wiarą, z modlitwą i wielokrotnie może modlę o coś i czekam, żeby to przyszło i to nie przychodzi i może w wielu takich momentów życiowych jest taka mała cierpliwość, nie ma tej cierpliwości, takiej pokoju tego w sercu i to wiele razy mnie tak jakby po prostu wyrzuca na prawo, na lewo, ale kiedy znajduję na nowo pokój w sobie i czekam, to przychodzi po czasie, prawda? Wiele razy tego doświadczyłem w swoim życiu i we wspólnocie doświadczam na dzień dzisiejszy, prawda? A czy tobie, Peter, w twoim życiu zdarzyło się tak jak Jonaszowi wołać do Pana Boga z otchłani? Na pewno, znaczy ta część końcowa tej drogi krzyżowej i samotna droga krzyżowa ponad wszystko mnie zaskoczyło ta obecność wszystkich tych młodych ludzi, nie? I sposób, jak to było wszystko prowadzone i te samotne modlitwy, te rozważania tych jednotliwych stacji, pojedynczych stacji, ale szczególnie ta samotna na końcu ten spektakl, to pokazanie właśnie tych pytań do Pana Boga, tych pretensji, tych wszystkich myśli, które są było przedstawione, to było dokładnie moje życie. Jak mówiłem też świadectwo dzisiaj, że zawsze wiedziałem, że Pan Bóg istnieje. I to byli dokładnie rzeczy, które ja pytałem Pana Boga wiele razy. Wielokrotnie przeżyłem właśnie tę rozmowę, tylko nigdy ją nie skończyłem. Wczoraj ta rozmowa była do końca pokazana. A w moim życiu, w mojej przeszłości, ta rozmowa wszystkich była skończona. Zawsze skończyłem na poziomie tych, w punkcie tych pretensji do Pana Boga i potem przyszła ucieczka. Ucieczka w zło, czy jakieś ucieczka w iluzje, przez narkotyki, przez alkohol, przez inne rzeczy. Właśnie ucieczka od Boga w drugą stronę. Nigdy nie skończyłem tę rozmowę do końca. Aż dopiero we wspólnocie przyszedł moment, kiedy znalazłem odwagi tę rozmowę skończyć z Bogiem. I myślę, że jestem szczęśliwy, że to było bardzo ważne w moim życiu właśnie. I myślę, że ta otchłań, każdy z ludzi ma taką swoją osobistą otchłań. Ta otchłań dla mnie ani nie były może narkotyki, tylko było życie bez Boga. Bo zawsze właśnie wiedziałem, że moje życie się potoczyło dlatego, że ja się odwróciłem od Pana Boga, że Go odrzuciłem z swojego życia, że Go nie chciałem przyjąć i nie chciałem Jego pomóc. I właśnie to dla mnie była ta moja otchłań życiowa, właśnie to życie bez Boga. Czy możesz powiedzieć, że wspólnota, w której teraz jesteś, wspólnota Czynakolo,
To była taka jonaszowa ryba, która porwała cię z tej drogi do Tarsisz? Dokładnie. Bo nawet są sytuacje we wspólnocie, wiecie, na co dzień, które czasem przynoszą takie cierpienie, w pewnym sensie możemy powiedzieć, cierpienie ci, trudności, trudne chwile, kiedy człowiek walczy, dlatego że we wspólnocie się konfrontujesz sam z sobą, z tym, kim naprawdę jesteś, bo nie ma telewizji, radia, nie masz swój pokój, gdzie się możesz zamknąć w czasie trudności, kiedy jest trudno, kiedy ci przychodzą różne pomysły, kiedy po prostu najłatwiej wszystko rzucić, zostawić i uciec i zrezygnować, nie ma ucieczki. Zostaje ci tylko albo modlitwa, przynajmniej sakramentem, adoracja, rozmowa z bratem i konfrontacja samego siebie, tym, kim naprawdę jesteś, bez wpływu, bez zakładania masek, bo wspólnocie nie może założyć maski, bo nie ma właśnie formy ucieczki. I naszą taką formą ucieczki to może być nasz egoizm, obojętność, a na koniec to wszystko się właśnie musisz na koniec zdjąć. Bo są też chłopaki, którzy przeżyli te same rzeczy i nie możesz ich okłamać, nie możesz jeden drugiego ciężko oszukać, bo są chłopaki, którzy przeżyli to same, tak samo zakładali maski, a oni zobaczą, kiedy ty zakładasz maski, znaczy, że ciężko oszukać kogoś we wspólnocie, prawda? Znaczy, na tym też polega taka wzajemna pomoc we wspólnocie. Czy jest teraz w waszym życiu, w tym wspólnotowym życiu coś, od czego chcecie uciec? Małe ucieczki już teraz na... Każdy z nas na co dzień przeżywa małe ucieczki. Momenty, kiedy nie stawiam pod nacisku potrzeby innych braci na pierwsze miejsce, kiedy myślę o sobie, kiedy myślę, że ja jestem środkiem uwagi, że ja jestem najważniejszy. Ucieczka jest każdy moment mojego egoizmu, ucieczka jest każdy moment mojej obojętności, mojego lenistwa, mojego takiego moralnego upadku, można powiedzieć. Takiego mojego kompromisu ze złem. Uciekać można zawsze, ale rzeczy materialne po prostu... To są takie małe formy ucieczki naszej wspólnoty, które są. We wspólnocie się właśnie uczymy się we wspólnocie zawsze wybierać to, co jest niewygodne. Bo to, co jest niewygodne, to, co jest ciężkie, to zawsze jest dobre. Ja myślę, że ucieczka, no ja myślę, że na pewno ta ucieczka dzień po dniu jest we wspólnocie, dlatego że ucieczka od trudności, biorąc to już na przykładzie, rano przezwyciężenie do wstania, do zacięcia tego dnia i do ucieczki od, tak jak mówił Peter, też od dialogu czy od czegoś drugiego, żeby zostać w swoim egoizmie, żeby nie zacząć z kimś rozmowy, też tak przetwarza trudności, nie, w życiu. Myślę, że ta jedna z tych ucieczek, gdy się pojawia w ciągu dnia, na pewno sprawia nam dużo, dużo takich trudności, gdzie widzimy nasze słabości, prawda? Widzimy, że w tym momencie upadam, jestem słaby, nie potrafię wstać. Jest zawsze to we wspólnocie, to coś dobrego, dlatego że jest osoba blisko ciebie, która ci po prostu pomaga, nie? Że po prostu też może ci powiedzieć, słuchaj, nie rób tego, nie rób tamtego, bo w taki inny sposób też popełniasz błędy, prawda? To na różne sposoby można odebrać tą ucieczkę, prawda? Tematem dzisiejszego dnia jest droga śmierci. My jako chrześcijanie wiemy, że śmierć nie jest końcem naszej wędrówki, że po niej jest coś więcej, ale jak wy rozumiecie temat dzisiejszego dnia i czy też możecie to jakoś odnieść do swojego życia? Czy przeszliście jakąś drogę, która pozwoliła umrzeć wam w jakiejś formie i narodzić się na nowo? No, dla mnie osobiście śmierć to, zanim poznałem wspólnotę, na pewno była to, były to po prostu narkotyki, były to po prostu różnego rodzaju używki, które prowadziły mnie do tej śmierci. No nie, po prostu już byłem tak wyczerpany tym wszystkim, że czułem się po prostu martwy. Nie widziałem świata w różnych kolorach. Wszystko widziałem na czarno-biało. Byłem negatywny. Nie potrafiłem się uśmiechnąć, nie potrafiłem powiedzieć prawdy, prawda? Ja czułem się po prostu martwy. Wstępując do wspólnoty, odkryłem to, że dla mnie na przykład śmierć nie istnieje. No, po śmierci się narodzimy ponownie, nie? Jeżeli patrzymy z perspektywy wiary, rodzimy się ponownie i ja w to wierzę, nie? Że po śmierci przyjdzie następne życie, że po prostu jest to takie inne przejście po prostu
do życia, nie? I tam znajdziemy szczęście i radość wieczną, nie? I spotkanie z Panem Jezusem. I na pewno każdy chrześcijanin w to wierzy i ja w to wierzę, prawda? Dla mnie to tak wygląda, nie? Myślę, że dla mnie wspólnota jest miejscem, gdzie się znów narodziłem. Znaczy, przeżyłem śmierć. Myślę, że przez narkotyki, ale nie tylko przez narkotyki, w ogóle przeżyłem, bo żyłem daleko od Pana Boga nawet przed tym, niż zacząłem brać narkotyki. Myślę, że to była taka moja duchowa śmierć, którą przeżyłem, ale też myślę, że nie byłem daleko od tej śmierci fizycznej czasami. Bo teraz też dzisiaj wielu moich przyjaciół, kolegów, z którymi przeżywałem właśnie te momenty złe przed wspólnotą, kilku z nich już nie żyje dzisiaj. Znaczy, przez to też wiem, jestem świadomy dobrze tego, że Pan Bóg mnie ratował gdzieś od śmierci fizycznej, że dla mnie życie fizyczne, ale też życie duchowe, znaczy całkowite odrodzenie we wspólnocie. Także myślę, że to pytanie śmierci, życia dla mnie jest bardzo bliskie. Myślę, że każdego, kto jest we wspólnocie, i wielu młodych ludzi dzisiaj zagubiło ich, bo myślę, że mają wszystko. Po stronie materialnej byli momenty w życiu, kiedy miałem wszystko, ale nie byłem szczęśliwy. Znaczy, w sercu byłem martwy. Moje serce nie było, nie potrafiłem się cieszyć z życia, nie potrafiłem dostrzegać piękno z życia. Cieszyć się każdego ranka, wstać, nawet czy są trudności, czy jest normalne życiowe trudności, które każdy człowiek przeżywa. Myślę, że życie jest darem. Dlatego dzisiaj też naprawdę chcę podziękować Panu Bogu i Matce Elwirze za dar życia, za to. Jestem szczęśliwą osobą, tylko wiem jedno, że dopóki będę blisko Pana Boga, to będę dalej kontynuować. Bez Niego znów to wszystko stracę.